na to, nie chcecie się z nią zadawać. Natomiast dyskryminacja pośrednia jest trudniejsza do zauważenia, dlatego że często sprawca dyskryminacji zachowuje taką pozorną neutralność, nie informuje was o tym, że ma jakieś takie swoje poglądy, kieruje się jakimiś stereotypami, lub dzieje się to, ta dyskryminacja za waszymi plecami, czyli wy tego nie widzicie, ale zostajecie przez kogoś zdyskryminowani. Takim przykładem jest na przykład dyskryminacja poprzez brak wind czy łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w miejscach publicznych. Dlaczego? Dlatego, że raczej jakbyście mieli zbudować szkołę, to takim obowiązkowym punktem w tej szkole nie byłaby winda. No bo to dodatkowe koszty, dodatkowe miejsce jest potrzebne do tego. Nie mieliście na celu zdyskryminowania właśnie takich osób, jednak nie zapewniliście takiego udogodnienia, przez co ta osoba nie będzie mogła dostać się do wyższych partii tego budynku, na przykład urzędu czy szkoły, więc od razu będzie skazana na to, że nie będzie mogła się po takim budynku poruszać i na przykład przy wyborze szkoły będzie musiała zrezygnować z wyboru takiej szkoły średniej chociażby, no bo nie będzie ta szkoła do niej przystosowana. A innym przykładem, to jeszcze może was nie dotyczy, ale kiedyś, może za kilka lat będziecie sobie szukać dorywczej pracy. Jeszcze będziecie mieć 18 lat, czy taka niby ważna, ale może gdzieś na wakacjach jako kelner, kelnerka. No i wyobraźcie sobie, że właśnie poszukiwany jest ktoś na stanowisko kelnera, no i wy się zgłaszacie, macie, wiecie, jesteście pełni energii do pracy, pełni chęci, chcecie włożyć całe swoje serce do tej pracy, po prostu sobie, dorobić, ale bylibyście zaangażowanymi pracownikami, ale macie to 18 lat. No i w ogłoszeniu nie było żadnych ograniczeń wiekowych, nikt was o tym nie poinformował, ale kiedy składacie CV, to wasz potencjalny pracodawca otwiera to wasze CV i nawet nie czyta waszego opisu, bo pierwszymi informacjami raczej w CV to są właśnie wasza data urodzenia. On tylko czyta to, że macie tyle i tyle lat, od razu zamyka CV, w ogóle was odrzuca, tylko ze względu na to, że macie to 17 czy 18 lat. I nawet nie da wam szansy wykazania się, czy będziecie faktycznie dobrymi pracownikami, czy nie, tylko od razu on ma taki pogląd, że no może osoby są nieodpowiedzialne, może będzie stratny przez takiego pracownika, więc od razu was dyskryminuje i od razu odrzuca takie wasze CV. No i oczywiście to nie tak wyglądało, że my się pewnego ranku obudziłyśmy z Martynem i stwierdziliśmy, że dyskryminacja w Polsce jest, tylko przez około października, grudnia była aktywna ankieta rozsyłana po różnych zakątkach Polski do szkół, w których właśnie brali udział uczniowie i nauczyciele. I w niej odpowiadali na najczęstsze przez nas zadawane pytania w projekcie, czyli czy dyskryminacja istnieje i tak dalej. No i wam przedstawimy te wyniki, dostaliśmy taką zgodę. I pierwszym takim pytaniem było, czy doświadczyłeś dyskryminacji na własnej skórze. I niestety aż 62% osób odpowiedziało, że tak. Przerażającym wynikiem jest również procent osób, które odpowiedziało, że nie wie, bo to sugeruje, że te osoby nie wiedzą, czym jest dyskryminacja i czy były dyskryminowane. Kolejnym pytaniem, które zadałyśmy, to jest to, co Martynka wam już wcześniej mówiła, czyli jaki to był typ dyskryminacji. Sami dobrze wiecie, że dyskryminacji jest wiele. My daliśmy parę przykładów, na które ankietowani mogli odpowiedzieć, natomiast ta lista jest nieskończona. Oni natomiast odpowiadali, że najczęściej ze względu na wygląd w ubiór, ze względu na płeć i ze względu na dych. I tu wam taką podpowiedź dam, zapamiętajcie te trzy dyskryminacje, bo wam się to przyda. Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem dyskryminacji? Tak brzmiało trzecie pytanie. I tutaj okazało się, że jeszcze większa liczba osób odpowiedziała, że tak, a znów kolejna część, że nie wie, bo nie jest świadoma tego, czym jest dyskryminacja. Kolejnym pytaniem, które było na naszej ankiecie, brzmiało, czy wiesz, jak zachować się w przypadku dyskryminacji. I tutaj pocieszającym wynikiem może być to, że prawie 80% osób odpowiedziało, że tak. My z Martyną tu jesteśmy po to, żeby sprawdzić waszą wiedzę i wiedzieć, czy wy na pewno jesteście przekonani tego, czy nie kłamaliście podczas ankiety i czy faktycznie tak jest, ponieważ wielu młodym osobom wydaje się, że wystarczą dwa TikToki albo jeden post z Instagrama i jest się wielkimi znawcami tego tematu. Kolejnym pytaniem brzmiało, czy należy uświadamiać Polaków o dyskryminacji, bo sami dobrze wiecie, jak działa przeciętny Polak. Zauważa problem, ale póki go nie dotyczy, no to po co go dotykać, po co cokolwiek z tym robić, jest wszystko w porządku. Natomiast tutaj na szczęście aż 223 osoby na 303 ankietowanych odpowiedziało, że należy uświadamiać Polaka, czym jest dyskryminacja. I ostatnim pytaniem było, czy uważasz, że dyskryminacja w Polsce jest powszechna? Tutaj jest aż 85% osób odpowiedziało, że jest. Dlatego też to było takie zielone światełko dla nas, że należy coś z tym zrobić.
Pokazujemy Wam jeszcze raz wykres najważniejszych, najbardziej, największych dyskryminacji przez ankietowanych, pobrane. I postaramy się Wam je przybliżyć teraz. Dobra, więc ja zacznę od pierwszego typu, ageizm. Czy ktoś ma pomysł, co to może znaczyć? To jest taka naukowa nazwa, raczej nie używana potocznie. No? Że może to jest dyskryminacja ze względu na bieg, ze powodu tego słowa ej, czy znajdującej się. Tak, dokładnie. Słuchajcie, dyskryminacja ze Dobrze, może. Dobra. Dyskryminacja ze względu na bieg jest dość powszechnie występująca u nas w społeczeństwie. Może z tym nie spotkaliście i mam taką nadzieję, ale jej mogą doświadczyć i osoby starsze, i osoby młodsze. W stosunku do osób starszych często się to przejawia tak, że wiecie, młode osoby myślą, że no, te tradycje, poglądy i podejście do niektórych tematów przez osoby starsze jest takie przestarzałe, nieaktualne, może i głupie, dlatego takim osobom starszym czasami odbiera się prawo wyboru, może prawo wyrażania swojego zdania, każe im się nie wypowiadać, dlatego że no, bo to już jest stare, przestarzałe, głupie, w ogóle najlepiej to się gdzieś schowajcie i nie wypowiadajcie się. Słuchajcie, to jest fajne, że każdy ma jakieś swoje inne poglądy. Wychowywaliśmy się, no, powiedzmy, z waszymi dziadkami czy rodzicami w innej epoce, w innych czasach. Także to jest oczywiste, że będziemy mieć inne zapatrywanie się na jakiś temat. Więc tutaj to jest bardzo złe zjawisko, że młodzi ludzie odbierają prawo do wypowiadania się właśnie takim starszym osobom. Natomiast w stosunku do młodych osób, właśnie tutaj był też ten przykład CV i też do tego się cofnę. Wyobraźcie sobie, że poszukiwana jest osoba do pracy w szpitalu. Nieważne, czy lekarz, pielęgniarka, czy opiekun, to już jest nieważne. Ale na to miejsce zgłaszają się trzy osoby. Trzy osoby zgłaszają swoją aplikację. Jedna osoba jest zaraz po studiach. Jedna osoba ma 40 lat, czyli już trochę przepracowała, ale no w sumie też dość niedawno studia skończyła. Jest osoba, która ma 55 lat, która ma duże doświadczenie, no a już jest troszeczkę starsza, chociaż 55 lat to wcale nie jest taki duży wiek, jakby się mogło wydawać. I słuchajcie, bardzo wielkie szanse są na to, że to właśnie ta osoba w tym średnim wieku dostanie tą pracę i to nie ze względu na to, że może byłaby najbardziej kompetentna, ale tylko dlatego, że pracodawca może mieć takie uprzedzenia, że ta osoba, która ma 25 lat, będzie za młoda, może nieodpowiedzialna, może jeszcze nic nie umie, bo dopiero skończyła studia, a znowu do tej osoby, która ma 55 lat, będzie miał takie przekonania, że no pewnie już nie jest taka energiczna, może już ma jakieś właśnie przestarzałe metody pracy, więc te dwie osoby z tych granicznych wartości wiekowych, one mogą tej pracy już nie dostać. I to nieważne, czy byłyby kompetentnymi pracownikami, którzy by się oddawali całym sobą w tej pracy, bo to nie będzie tak na dobrą sprawę obchodziło tego pracodawcy, tylko będzie patrzył na ten wiek. I kolejną typem dyskryminacji jest atrakcjonizm. Z czym Wam się to może kojarzyć? Złapiesz? Super. No i tak, to zazwyczaj wynika właśnie w szkole, w tym środowisku, a zazwyczaj właśnie w starszych grupach dziewczyn, gdzie występują tak zwane kanony piękna. W nich się uważa, że jeżeli dziewczyna na przykład nie uczesze się w jakiś konkretny sposób albo nie umaluje, to już jest mało atrakcyjna, nie powinno się na nią zwracać uwagę, najczęściej jest izolowana od koleżanek, bo się wyróżnia od nich i tak dalej. Niestety ten problem nie pojawia się tylko w takich środowiskach szkolnych, ale także w pracy, tak jak mówiła Martyna Wam wcześniej, również ja Wam podam ten przykład. Pracownicy się tłumaczą, że najczęściej do pracy są wybierane młode, atrakcyjne kobiety, ponieważ to one będą w stanie przyciągnąć klienta i namówić go do dalszych zakupów i odwiedzenia ich stron i firmy. Takim przykładem jest również w świetle prawa. Dowody pokazują, że niestety osoby bardziej atrakcyjne są w stanie uniknąć kary grzywny lub pozbawienia wolności niż osoby mało atrakcyjne. I trzecim typem dyskryminacji, nazwa może Was śmieszyć, zazwyczaj śmieszy, ale ona nie dotyczy tego, co Wam mogło wpaść na myśl. Tutaj też jest ukryte angielskie słowo. Czy ktoś ma pomysł? Zacznijmy na co? Ze względu na płeć. Tak, bo seks po angielsku oznacza płeć. Kaszer tam znajdzie. Dobra, no i słuchajcie, myślę, że akurat ten temat jest często poruszany ostatnio w naszym społeczeństwie od kilku lat. Wiele jest fundacji i ruchów, które mają zadanie zrównać te prawa. Ale ten problem cały czas występuje. I to nie tylko w stosunku do kobiet, ale również w stosunku do mężczyzn, o czym mało się mówi. Dlatego dzisiaj podam Wam to na przykładzie.
Słuchajcie, wyobraźcie sobie jak mężczyznę, który chciałby zostać nauczycielem. Jest pasjonatem matematyki, też w ogóle czuje, że praca w szkole to jest jego powołanie, ma super kontakt z młodzieżą, jest taki empatyczny, energiczny, chce dobrze uczyć, no czuje, że to jest jego cel w życiu. No ale słuchajcie, może jest taki stereotyp, może się z nim nie spotkaliście i mam taką nadzieję, że no jednak mężczyźni nie są na tyle empatyczni, nie są na tyle zdolni do pracy i relacji z dziećmi, żeby właśnie on mógł zostać nauczycielem. Dlatego może i pracodawcy, a może i społeczeństwo będą wywierać taką presję na tym mężczyźnie, no że w ogóle jak to mężczyzna chce zostać nauczycielem, jak to mężczyzna chce pracować z młodzieżą. Może właśnie w społeczeństwie jakieś takie głupie teksty, głupie dogryzki. Znowu pracodawca, który będzie miał szukał nauczyciela, czyli jakiegoś pracownika do pracy w szkole, kiedy będzie miał do wyboru między nauczycielką a nauczycielem, może stwierdzić, że dobra, to wezmę nauczycielkę, ponieważ ona jest bardziej empatyczna i bardziej, no po prostu będzie lepsza do pracy z dziećmi. Wykluczy tego mężczyznę. I teraz tak, mam do was prośbę, jest kaput, zanim zaczniecie wyjmować telefony i tak dalej, jest was dużo, dlatego połączcie się w grupki jakieś albo pary, bo kaput wpuszcza do 20 osób. Druga sprawa jest taka, żebyście się podpisywali tylko imieniem, bez nazwisk, albo jakimś fikcyjnym, nieobraźliwym. I trzecia, pytania zawarte w kapucie nie dotyczą prezentacji, którą wam pokazywaliśmy koniecznie. Są to bardziej takie pytania z życia wzięte, jak wy uważacie? No to macie się w grupkę. Gramy z mnie. Nie, bo nie widać. Szkoła. Bo w internecie. W internecie. Nie, jesteście świadkami. Pierwszym takim sposobem jest skoncentrowanie się na swoich mocnych stronach.
momencie, w którym zostaniecie zaatakowani na przykład słownie, że na przykład coś wam się nie podoba w pewnej osobie. Dajmy przykład, że ktoś tutaj przyjdzie i na przykład nie podobają mi się jej włosy, bo są inaczej uczesane, nietypowo. I ja jej to mówię, że masz bardzo brzydkie włosy, źle są uczesane, nie podoba mi się to, ogólnie wyglądasz obrzydliwie. W tym momencie ta dana osoba może na przykład powiedzieć, okej, może faktycznie źle się uczesam, może nie jestem dobra w czesaniu się, ale za to uwielbiam swoje oczy, uwielbiam swoją figurę, swoją cerę, albo na przykład kochacie swoje cechy charakteru. W tym momencie możecie powiedzieć, że kochacie to, że jesteście empatyczni, że pomagacie, że działacie w społeczeństwie. I w tym momencie to, co dana osoba o was powiedziała, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Drugim takim sposobem jest szukać innych systemów wsparcia. Czyli w momencie, gdy jesteście dyskryminowani, pamiętajcie, że nie jesteście z tym sami. Możecie się zwrócić do grona pedagogicznego, do pedagogów, psychologów, rodziców, a nawet do nas napisać i my z chęcią wam pomożemy, tak samo i inni. Kolejne, zaangażuj się, czyli to jest to, co ja robię z Martyną. Zauważyłyśmy problem i inne dziewczyny, zauważyłyśmy problem dyskryminacji i chcemy go zwalczać, dlatego stworzyłyśmy ankiety, wywiady i tak dalej. I gdy już byłyśmy pewne, że dyskryminacja jest, dowiodłyśmy tego, to w tym momencie doedukowałyśmy się i dziś możemy dzięki temu stanąć tu przed wami i wam powiedzieć co nieco o tej dyskryminacji. Wy tą wiedzę zachowacie dla siebie, albo ją powiecie dalej, przekażecie w domu, rodzicom, swoim rodzeństwu, czy też rówieśnikom w szkole. Kolejne, pomóż sobie jasno myśleć. W momencie, w którym zaatakowałam osobę o brzydkim uczesaniu, ta osoba mogła się czuć zraniona, mogła spanikować, nie wiedzieć co powiedzieć i w danym momencie mogłaby powiedzieć, o parę słów za dużo. Zamiast tego wyciś się, pomyśl o swoich mocnych stronach, spróbuj głęboko oddychać i przemyśleć to, co byś chciał powiedzieć i dopiero wtedy zareaguj, bo później możesz zażałować właśnie tych dwóch słów. Kolejne, nie rozwódź się, czyli nie odpłacaj się tą samą monetą. W momencie, w którym jesteś dyskryminowany, nie stawaj się ty również dyskryminującym i nie wytykaj tych wad drugiej osobie, tylko na przykład spróbuj jej pomóc, ponieważ skoro dyskryminuje, to albo ma problem sama ze sobą, albo te problemy wynosi z domu. Kolejne, szukaj profesjonalnej pomocy. I tutaj już nie chodzi tylko o nią, Martynę, resztę grupy, czy może w szkole. Najlepiej jest znaleźć jakieś grupy wsparcia, które są w internecie, które są specjalistami w dyskryminacji. Oni wam z chęcią pomogą, ponieważ są po prostu ekspertami w tym. I 7. Prowadź szczegółowy rejestr działań tych dyskryminujących. Czyli pamiętajcie, że w momencie, w którym na przykład ktoś zacznie was dyskryminować, to najpewniej zauważył, że jesteście może troszeczkę słabsi psychicznie, może widzi, że jesteście bardzo, bierzecie sobie wszystko do siebie i w danym momencie ona nie będzie się wahała, żeby was dalej atakować. Nie skończy się na jednym komentarzu czy popchnięciu, tylko to będzie się ciągnęło, aż do momentu, aż się nie znudzi. Czyli prawdopodobnie nigdy. Jeżeli nie jesteś pewny, że to jest dyskryminacja, stwórz sobie dziennik, zapisuj tamte działania i konsultuj się ze swoim rodzicem. A ja wam opowiem, co robić, kiedy nie wy jesteście dyskryminowani, a kiedy ktoś z waszej okolicy, z waszego społeczeństwa jest, na przykład koleżanka, kolega, a może ktoś z rodzeństwa. Słuchajcie, po pierwsze, to jest nigdy takiej osoby nie zostawić samej. Jeśli to jest osoba na przykład innego wyznania albo innego koloru skóry tutaj w naszym społeczeństwie u nas w Polsce, ona i tak się czuje sama, ona i tak już jest w mniejszości, ona i tak jest pewnym wyjątkiem tutaj u nas w społeczeństwie akurat, więc to, że wy ją zostawicie samą, no nie zrobi nic dobrego. My musimy okazywać takim osobom wsparcie, okazywać to, że nie są sami, że nie są właśnie wykluczeni, nie są jakimiś odrzutkami, tylko wszyscy jesteśmy jedną społecznością, czyli właśnie być jedną wielką grupą. Zawsze po takim akcie dyskryminacji pamiętajcie, kiedy jesteście świadkami, na przykład, że ktoś został zwyzywany albo może pobity, różne mogą być przypadki, może podejdźcie do takiej osoby, do takiej ofiary i zapytajcie, czego potrzebuje. Może potrzebuje, żebyście ją przytulili, może żebyście kupili wodę, a może żebyście wysłuchali. Wiele może być takich wtedy próśb i takich potrzeb, które może mieć taka osoba i ważne, żebyście się o to zatroszczyli. Żebyście wyciągnęli taką pomocną dłoń do tej osoby i właśnie byli przy niej, okazali takie wsparcie. Jeśli akt dyskryminacji nie jest agresywny, czy nie jest to właśnie pobicie i wam też nic by nie zagrażało, ale na przykład widzicie, że jeden kolega naśmiewa, czy obraża drugiego, to może wkroćcie, spróbujcie to załagodzić, oczywiście też zachowajcie spokój, też bądźcie mili, ale spróbujcie jakoś to załagodzić, przerwać. Weźcie tą osobę dyskryminującą gdzieś na bok i wyjaśnijcie, że to, co robi, jest straszne, to, że nie powinno mieć to miejsca i może być tragiczne w skutkach.
Słuchajcie, jest taki projekt, który u nas w szkole też prowadzą w ramach Olimpiady Zwolnienia z Teorii. Miło Cię widzieć, na pewno słyszeliście. Oni udowodnili, że co 11 minut 11-latek odbiera sobie życie. W ciągu naszego wykładu, który trwa 45 minut, na całym świecie umrą 14-latkowie, którzy odbiorą sobie życie sami. Jednym właśnie z powodów takiego samobójstwa może być dyskryminacja. Dlatego warto, żebyście o tym wiedzieli i ważyli swoje słowa, bo to, że dla was mogą być to głupie żarty, to może potem poskutkować czyjąś śmiercią. No i tutaj też jest ważne, żebyście dawali dobry przykład. Jest takie powiedzenie, na pewno znacie, zło dobrym zwycięży. No i tak jak wam mówiłam, jest tak ten przykład, że grupka klasowa odrzuciła jedną osobę, bo na przykład była innej wiary. No i osoby, nie wiem, z tej klasy bały się może tej osoby, uważały ją za dziwną, za inną. To może właśnie wy podejdźcie do tej osoby, zaprzyjaźnijcie się z nią, pogadajcie, poznajcie i dajcie przykład tamtej grupce, że właśnie nie było się czego bać, nie było powodów, żeby tą osobę wykluczyć, ponieważ też może być świetną koleżanką lub świetnym kolegą i też można bardzo dobrze się z nią dogadać i świetnie się bawić. No i tutaj też jest ważne, słuchajcie, musicie wiedzieć, że akty dyskryminacji, przede wszystkim te poważne, takie jak pobicia, kradzieże, czy nękanie w szkole, hejt, czy naśmiewanie się ich wyzwiska, są ścigane przez takie organy jak policja. I za to można pójść do więzienia, za to możecie wy w waszym wieku dostać kuratora. I dlatego zawsze jak widzicie, jesteście świadkami, gdzie screeny, bo potem przy potencjalnym zgłoszeniu to na policję ważne są dowody. I one są potrzebne. No i tutaj ważne, właśnie ten ostatni punkt, zgłaszajcie to, jak od razu nie na policję, to do rodziców, do nauczycieli, do pedagogów, do kogoś dorosłego, kto będzie wam mógł pomóc, kto będzie wiedział, co robić. I ostatnim naszym punktem prezentacji jest, jak zwalczać dyskryminację. Na pewno wielu z was słyszało taki projekt, który jest w Europie, działa już od paru lat, Erasmus. No i on polega na tym, że jacyś uczniowie, na przykład on nas z klasy by pojechali sobie do Włoch, a z Włoch tutaj do nas. I dzięki temu te kultury mogą się ze sobą mieszać i ludzie mogą poznać, że tak naprawdę te różnice, które są w kulturze, w tradycji, w języku, nie są takie złe, można je zaakceptować i można z nimi żyć, a nawet polubić i wdrożyć w własne życie. I taki projekt udowodnił, że dyskryminacja dzięki temu troszeczkę zmalała i pomogła wielu uczniom otworzyć oczy. Bardzo ważne jest też, aby słuchać osoby bardziej doświadczone, czyli nie załatwiajcie wszystko na własną rękę. Ja wiem, że wielu z was czuje się już dorosłym, że może ogarnąć sama tą sprawę, ale zaufajcie mi, że w niektórych wypadkach lepiej jest zaufać komuś bardziej doświadczonemu. Bardzo ważne też, w momencie, kiedy widzicie, jesteście świadkami dyskryminacji, musicie zareagować, jakkolwiek, ale musicie. Dlatego, że w świetle prawa, gdy później się ktoś dowie, że byliście świadkami, a nic nie zrobiliście, jesteście tak samo traktowani. No bo w tym momencie zgodziliście się na czyny i słowa, które padły. Dlatego zróbcie coś, a na pewno wam będzie też lżej na sercu. I ważne, dostarczcie tą pomoc również osobie, która dyskryminuje, bo tak jak wam mówiłam, ta osoba prawdopodobnie jest osobą, która może ma jakieś problemy ze sobą, może jest uczulona na coś w swoim wyglądzie, nie lubi czegoś po prostu, ma kompleksy i chciałaby nie zwracać na siebie uwagi, żeby inni tego nie zauważyli, bo na przykład nie poradziłaby sobie z komentarzami, które by w jej stronę padły, dlatego szuka osoby bardziej słabej od niej, według niej, i zaczyna ją atakować, tak aby inni zwrócili na nią uwagę. Ta osoba wtedy czuje się ze sobą lepiej, czuje się lepsza, wyższa i tak dalej. Albo w młodszych klasach, w szczególności to zaobserwowaliśmy w szóstych klasach, jak byliśmy na wykładach, często takie zachowania dyskryminujące wychodzą z domu, bo dziecko się nasłuchało jakichś głupich komentarzy rodziców, że na przykład taka osoba jest taka, takiej narodowości jest taka, albo również sami w telewizji wiele razy słyszycie, że osoba na przykład muzułmańska, która na przykład ma zakrytą twarz, wchodzi do samolotu i zaraz ten samolot wybuchnie. No bo ma bombę. No śmieszno, no trochę śmieszno, ale no niestety takie rzeczy padają i później te osoby nie mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie, bo są takie przesądy. Dlatego proszę was, żebyście unikali takich powiedzeń, bo naprawdę reagujcie taką osobę, później niestety dochodzi do tragedii. I myślę, że z naszej strony to wszystko. Chciałabyśmy teraz zapytać się was, czy macie jakieś pytania może? To ja bym przeprowadziła taką krótką ankietę szybko. Pierwsze pytanie brzmi, jak jesteście za tym, co teraz powiem, podnieście rękę, a mianowicie, czy kiedykolwiek byliście dyskryminowani?
Nie mówię teraz, nie mówię dziś, miesiąc temu, w ogóle w całym swoim życiu. Nie musicie podawać przykładów, rozwijać, tylko po prostu tak wiecie dla nich. I pamiętajcie też, że tu nie chodzi tylko o dyskryminację, że byliście atakowani słownie, ale również nie zauważyliście tego, aby iść. Czy czuliście się dyskryminowani? Tak, wyżej, tak, to poproszę na wszystkich, żeby się z nich przeliczyło. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A teraz poproszę, aby osoby, które były świadkami dyskryminacji, podniosły rękę. Wszyscy? Oprócz dwóch osób, czyli 28. I teraz ostatnie pytanie i tutaj proszę, nie bierzcie tego do siebie, bo to jest normalne. Pytanie brzmi, czy kiedykolwiek dyskryminowaliście? To mogłyby być, wiecie, albo jeszcze mali, że na przykład po prostu widzieliście się z Krzysztofami, bo stwierdziliście, że macie to osoba jedna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mogę prosić o ciszę? Już kończymy, naprawdę. Słuchajcie, czy ten wykład wam jakkolwiek pomógł, czy coś do was dotarło? Czy wynieśliście coś z tego wykładu? I nie chodzi mi tutaj o krówki, o krówek. Jakaś wiedza została u was? Super, to nie ma bardzo...